Trudno jednoznacznie określić, które normy są ważniejsze dla producentów środków smarnych. Klucz całego odcinka, czyli porównanie wszystkich sekwencji ze sobą. Pod znakiem zapytania jest włączenie Tesli do tego składu. Najnowsza specyfikacja związana z oznaczeniami ACA pochodzi... Witam w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj odcinek serii Co warto wiedzieć, żeby zrozumieć lepiej dobór oleju do swojego silnika. W formie ciekawostek przygotowałem 10 pozycji powiązanych z europejską klasyfikacją jakościową ACA, czym ona jest, jakie są aktualne sekwencje, co zostało dodane, co usunięte, od kiedy obowiązują wytyczne i wiele więcej. Zapraszam. Na starcie zaprezentujmy sobie historyczne ujęcie wszystkich klasyfikacji jakościowych powiązanych z olejami silnikowymi. Posiłkujemy się kanałem Lubrication Explained, a więc mamy następujące klasyfikacje. ILSAC, czyli Międzynarodowy Komitet Standardów i Aprobat Środków Smarnych utworzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, API, czyli Amerykański Instytut Naftowy, IASO, czyli Japońska Organizacja Standardów Motoryzacyjnych i zaplanowaną na dzisiaj Europejską ACA, o niej trochę więcej za chwilę. I to są wszystkie specyfikacje określające jakość oleju silnikowego. Warto na końcu dodać, że oprócz klasyfikacji jakościowych, drugim rodzajem norm powszechnie stosowanych są normy olejowe, wymagane przez konkretnych producentów samochodów. Specyfikacje te stanowią o najlepszych olejach do silników stosowanych przez danego producenta. Trudno jednoznacznie określić, które normy są ważniejsze dla producentów środków smarnych. Dla części pojazdów najważniejsze jest spełnianie wymaganych norm producenckich przy pominięciu specyfikacji jakościowych. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że spora grupa samochodów produkcji np. japońskiej nie wymaga stosowania konkretnych norm producenckich OM, za to oleje stosowane w tych pojazdach muszą spełniać określone normy jakościowe. Zatem po jednej stronie osi mamy klasyfikacje jakościowe powiązane ze środkiem smarnym, z drugiej strony mamy specyfikacje dotyczące paliwa, czyli regulacje dotyczące emisji, z nich bardzo dobrze znany europejski standard emisji spalin, czyli norma euro. Zestawienie wymaga aktualizacji, natomiast bazując na tej wersji, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich klasyfikacji jest kontrola emisji spalin oraz wydajność paliwowa. Ciekawostka numer 1. Czym jest ACA? Jest to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, jest główną grupą lobbyingową i normalizacyjną przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej. Zrzesza największych i najbardziej renomowanych producentów samochodów w Europie. Od 1996 roku jest organem odpowiedzialnym za określanie i aktualizację norm dotyczących testów laboratoryjnych oraz silnikowych dla olejów. Wymagania dotyczące wydajności oleju tego stowarzyszenia są bardziej rygorystyczne niż inne standardy ILSAC i API. Ciekawostka numer 2. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów reprezentuje 16 czołowych europejskich producentów samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. I tutaj malutka adnotacja. Tak, kilku z tych producentów nie pochodzi z Europy, np. Honda, Toyota, Hyundai, ale liczy się to, że produkują w Europie, mają duże fabryki. Pod znakiem zapytania jest włączenie Tesli do tego składu, która buduje duże fabryki w Europie. Byłby to z pewnością ciekawy kierunek rozwoju dla tej organizacji. Ciekawostka numer 3. Sekwencje ACA są podzielone na 3 kategorie. W trakcie tego materiału skupimy się na dwóch pierwszych. Będą to wymagania dotyczące oleju silnikowego dla lekkich pojazdów użytkowych, m.in. samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Ciekawostka numer 4. Najnowsza specyfikacja związana z oznaczeniami ACA pochodzi z 2021 roku. Poprzednie datowane były na lata 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 oraz 2016. Dlatego analizując klasy jakości według ACA niezbędna jest informacja na temat roku obowiązywania danej specyfikacji, np. C3 2010, A5 2015 itd. ACA wyznaczyło ramy czasowe wprowadzenia nowych wytycznych. Od 1 maja 2021 roku produkty mogą już być oznakowane zgodnie z sekwencjami ACA 2021.
Dla istniejących produktów zgodnych z ACA 2016 ustanowiono dwuletni okres przejściowy, podczas którego mogą być nadal oznakowane zgodnie z poprzednimi wytycznymi, stąd na rynku można jeszcze znaleźć oleje z kategorii A1 przez B1. Natomiast od 1 maja 2023 roku ważna będzie jedynie nowa, opisana tu sekwencja z 2021 roku. Ciekawostka numer 5. W jednym oznaczeniu mogą pojawić się odniesienia do silników benzynowych i wysokoprężnych, np. A5 łamane przez B5. Obecnie normy dla obu z nich są takie same. Ciekawostka numer 6. Kategoria A łamane przez B jest przeznaczona dla olejów do silników benzynowych oraz diesla o wysokiej zawartości popiołu siarczanowego, siarki i fosforu, czyli grupa tak zwana High SAPS. W tej grupie mamy oleje obniżonej lepkości HTHS. Zróbmy mały eksperyment. Przeanalizujmy definicje przypisane do poszczególnych klas w ramach grupy A łamane przez B. Zauważmy, że można wyodrębnić części wspólne oraz elementy różnicujące dla poszczególnych klas. Zróbmy to razem. Przygotowałem zbiorczą tabelę, w której umieściłem elementy powtarzające się oraz wyróżniki, które są charakterystyczne wyłącznie dla wybranych klas. W wersji anglojęzycznej wygląda to tak, natomiast po przetłumaczeniu na język polski mamy taką wersję. Warto podkreślić dwie rzeczy. Pierwsza, klasy A5 łamane przez B5 i A7 łamane przez B7 są przeznaczone dla jednostek wykorzystujących oleje o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości, HTHS od 2,9 do 3,5 mPa/s. Czym jest HTHS? Jako bardzo istotny, często pojawiający się parametr. Określa on lepkość wysokotemperaturową. Skrót pochodzi z języka angielskiego i po rozwinięciu brzmi High Temperature, High Share. Opisuje on zachowanie środka smarnego na ścinanie cylindra na łożyskach korbowodu bądź wału korbowego. Czym wyższy parametr HTHS, tym większe opory w silniku, a co za tym idzie większe spalanie, ale zarazem znacznie lepsza ochrona elementów jednostki napędowej. Druga sprawa, powstała nowa klasa A7 łamane przez B7 o ulepszonej wydajności oraz wysokiej zawartości SAPS, która prawdopodobnie będzie miała zastosowanie na całym świecie. Opiera się na wymaganiach i aktualizacjach A5 łamane przez B5 z trzema nowymi testami wydajności. Oleje tej klasy zabezpieczają przed zjawiskiem LSPI, czyli przed przedwczesnym zapłonem. Chronią także przed zużyciem turbosprężarkę w silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz ograniczają ilość osadu w turbosprężarkach silników wysokoprężnych. Ciekawostka numer 7. Kategoria olejów oznaczona literą C jest przeznaczona dla olejów do silników benzynowych i diesla, w szczególności z filtrami cząstek stałych, o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, siarki i fosforu, czyli grupa tzw. low SAPS. Zatem oleje posiadające oznaczenia ACAC mają mniej popiołów zapychających filtry DPF i FAP. Podobnie jak w poprzednim kroku, porównajmy ze sobą klasy w ramach tej kategorii. Na co należy zwrócić uwagę w tym porównaniu? Po pierwsze, w zależności od klasy mamy oleje silnikowe o niskim bądź średnim poziomie SAPS. Następnie, w zależności od lepkości wysokotemperaturowej, mamy oleje silnikowe o minimalnej lepkości HTHS 2,6, 2,9 lub 3,5 i wcale nie jest to ułożone w kolejności rosnącej. I kolejna sprawa, wyróżniająca się klasa C6, przypisana do olejów, które przeszły test LSPI w silnikach benzynowych z turbodoładowaniem, plus ochrona przed osadami w turbosprężarce, zabezpieczenie łańcucha rozrządu. Zatem z tabeli możemy wywnioskować różnice pomiędzy poszczególnymi klasami, np. że norma ACAC6 łączy zalety energooszczędności normy ACAC5 z dodatkowymi wymaganiami. Reasumując, nowa kategoria ACAC6 dla silników o wysokich osiągach wymagających zaawansowanego poziomu ochrony opiera się na wymaganiach i aktualizacjach ACAC5 z czterema nowymi testami wydajności. Ciekawostka numer 8. Porównując wydanie z 2016 roku z obecnie obowiązującym 2021, należy wskazać na po pierwsze usunięcie dwóch kategorii A3 łamane przez B3 oraz C1. Te oznaczenia mogą nadal występować na produktach pod warunkiem, że zapewniona jest zgodność z najbardziej aktualną wersją specyfikacji ACA 2016 w ramach tych kategorii. Po drugie, dodanie kategorii ACA A7 łamane przez B7. Następnie dodanie kategorii ACAC6
Zatem w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony silników ACA opracowało dwie nowe kategorie olejów. Ciekawostka numer 9. Najnowsza aktualizacja sekwencji ACA to nie tylko nowe kategorie olejów silnikowych. Aby sprawdzić jakość oleju i to, czy spełnia wymagania w ramach ACA C6, rozszerzono dotychczasowe testy jakościowe. Do programu testowego wprowadzono kilka nowych silników, m.in. Forda i Toyoty. Zastąpiono także niektóre poprzednie testy nowymi. Wśród nich test badający zużycie rozrządu zaworowego, test pokazujący oszczędność paliwa oleju w niskich klasach lepkości oraz test badający zdolność oleju do niwelowania zjawiska LSPI. Trochę więcej szczegółów dla zainteresowanych w formie infografik zapraszam do analiz. Myślę, że warto w tym miejscu opisać sobie dokładniej, czym jest zjawisko LSPI, czyli Low Speed Pre-Ignition. Oznacza przedwczesny zapłon przy niskiej prędkości obrotowej. Innymi słowy, jest to zjawisko polegające na samozapłonie mieszanki paliwowo-powietrznej podczas SUV-u sprężania, występujące jeszcze przed faktycznym zapłonem zainicjowanym iskrą ze świecy zapłonowej. Przedwczesny zapłon spowodowany jest obecnymi w komorze spalania, niedopalonymi, żarzącymi się cząstkami oleju czy nadal palącego się nadmiaru paliwa. LSPI skutkuje uderzeniami płaszcza tłoka o tulejec cylindra, a to prowadzi do poważnych uszkodzeń silnika. Dodatkowo przy dużym obciążeniu silnika i dużym zapotrzebowaniu na moc przy wtrysku bezpośrednim nie dochodzi do idealnego wymieszania paliwa z powietrzem i powstają strefy nadmiaru paliwa. Wtedy w procesie spalania powstaje sadza. Sadza powoduje więcej szkody niż na pierwszy rzut oka można sobie pomyśleć. Sadza w spalinach powoduje konieczność zastosowania układu GPF, czyli benzynowych filtrów cząstek. Sadza z komory spalania przedostaje się również do oleju i zanieczyszcza go. To powoduje zaś konieczność zwiększania zdolności oleju do dyspersji sadzy, aby ograniczyć koncentrowanie się zanieczyszczeń. W ostatnich latach okazało się, że duże ilości sadzy w oleju negatywnie wpływają na trwałość łańcuchów rozrządu. Sadza działa ścierająco na sworznie łańcucha, powodując jego wydłużenie. W konsekwencji może to doprowadzić do zniszczenia silnika poprzez przeskoczenie koła zębatego rozrządu. Ciekawostka numer 10. Klucz całego odcinka, czyli porównanie wszystkich sekwencji ze sobą i wyłapanie zależności między nimi, elementów różnicujących, jak również wspólnych części. Najpierw kategoria A łamane przez B. Do porównania uwzględniamy takie kryteria jak HTHS, popiół, fosfor, siarka, TBN, zużycie rozrządu zaworowego, oszczędność paliwa, zużycie turbosprężarki, niwelowanie zjawiska LSP i zużycie łańcucha. Następnie kategoria C, analogiczne kryteria. I zestawiamy wszystko razem zbiorczo. Jaka jest logika wprowadzania nowych testów? Odpowiedź na to pytanie to weryfikacja, czy gdy zostanie zmniejszony poziom fosforu, siarki oraz TBN-u, nadal ochrona przeciwzużyciowa będzie na odpowiednim poziomie. Siarka, fosfor, czyli redukcja tak na dobrą sprawę ZDDP lub podobnego dodatku przeciwzużyciowego. Czyli z jednej strony ochrona katalizatorów, a z drugiej strony chęć utrzymania odpowiedniego zabezpieczenia silnika. Jako wniosek podsumowujący warto zaznaczyć, że oleje z grupy C mogą być określane mianem olejów ekologicznych. Są to oleje niskopopiołowe, przeznaczone przede wszystkim do samochodów wyposażonych w filtry cząstek stałych i najnowocześniejsze układy katalityczne. Cechą charakterystyczną olejów typu Low SAPS jest znikoma ilość popiołów siarczanowych, które powstają w procesie spalania takiego oleju. W efekcie filtrze DPF lub katalizatorze osadza się mniej popiołów, które ich nie zatykają. Tego rodzaju oleje silnikowe wydłużają żywotność wielu kosztownych elementów samochodowego układu wydechowego. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!